Na wystawie krajowej w Kielcach spotkałem pana Józefa Habrosa z Zamościa, tak? Czy pan jest spod Zamościa, czy z samego Zamościa? Sitaniec. Koło Zamościa. Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Członka klubu, ogólnopolskiego klubu hodowców gołębi zamojskich i innych ras wysokolotnych, a także klubu hodowców gołębi wysokolotnych i akrobatycznych we Wrocławiu. W tych dwóch klubach pan jest zrzeszony i tutaj wystawiał pan Józef gołębie rasy roztoczańskiej wysokolotny w klasie sport i zdobył pan Józef tytuł mistrza Polski w klasie sport w rasie roztoczańskiej wysokolotny. I tutaj cztery gołębie pan przywiózł, te najlepsze lotniki, tak? Najładniejsze swoje lotniki. Tutaj mamy gołębia o numerze katalogowym 3439. Gołąb ten zdobył w ocenie eksterierowej 92 punkty. Miał czas lotu 5 godziny 3 minuty i uzyskując 92 punkty, zgodnie z tym zasadami oceny gołębi w klasie sport, on zachował to swoje status quo. Te punkty są przeliczane na minuty, czyli ma 303 punkty. Gołąb, zwróćcie uwagę, lotnik, całkiem fajny eksterierowo gołąb, ładnie oceniony na 92 punkty. Dobra brew, dobry rysunek, troszkę taki właśnie lekko, czyli zbyt krótka figura u tego gołębia. Ale gołębie sportowe często są troszeczkę krótsze. Tutaj w zaleceniach jest poprawienie trochę linii głowy i ten pas na kuprze według sędziego jest taki mało wyraźny. Ale myślę, że nie ma powodów do narzekania. Piękny gołąb, 92 punkty, 303 punkty przeliczeniowe. I kolejny gołąb z pana hodowli, panie Józefie? Tutaj. Ten był ten. Sekundę, tutaj mamy niebieskiego, to jest pewnie samiczka, co? Czy samczyk? To samczyk też. Samczyk, ale taki nawet dość drobny, prawda? 92 punkty również, już tutaj lepszy czas lotu. Już bardzo taki, no, dobry czas lotu. 6 godzin, 14 minut, to daje 374 punkty przeliczeniowe. No i z uwagi, że ten gołąb zachował tutaj 92 punkty, otrzymał 92 punkty w ocenie eksterierowej, zachował te swoje 374 punkty. Dobra barwa brwi, zbyt drobna budowa, poprawić rysunek, za jasna barwa, czyli tutaj zaleca sędzia, żeby barwa ta niebieska była taka ciemniejsza u tego gołębia. Ale bardzo, słuchajcie, dobra ocena jak na lotnika. 92 punkty to naprawdę jest dobrej jakości gołąb. Tutaj w klasie sport pański gołąb, który utrzymał tytuł zwycięskiego lotnika i on jest oceniony na 93 punkty. Przez to też uzyskał premię, bo z czasu lotu konkursowego uzyskał 374 punkty z uwagi na wyższą notę z eksterieru, powyżej 92 punktów dostał premię, łącznie więc ma tutaj 392,7 punkta. One były rozliczane co do ćwierć punkta, czyli tutaj 392,75 będzie pewnie podczas rozliczeń. Gołąb, dobra barwa, postawa, figura, zbyt drobna budowa, troszkę cienki dziób i też zalecenia, żeby poprawić linię głowy. Faktycznie dzióbek jest cienki, gołąb taki drobny, ale właśnie tym się ten często lotniki charakteryzują, że mają lekką budowę. To jest to, ten to samiczka. I to jest samiczka. No to tym bardziej też zawsze samiczka ma tą budowę delikatniejszą. Zwróćcie uwagę, gołębie od pana Józefa Habrosa. Najlepsza w klasie sport kolekcja w rasie roztoczańskiej wysokolotny. I jeszcze pewnie jeden gołąb nam został. To ten, tak? Tak, on ma 410. To nie tamten.
410 ma obrączkę. Tak, to ten. I tutaj. O, tutaj samczyk. To jest samczyk? Tak, samczyk. No nawet troszkę taki dłuższy jest tutaj od tej konkurencji swojej. Fajny taki, niebieski, gołąb. Pas na kuprze już bardzo mocny. On ma przewagę białych piór w ogonie pewnie. Czas lotu również 6 godzin 14 minut, także bardzo dobry czas lotu. Zachował ten status punktów, bo ma 92 punkty z eksterieru. Dobra brew, poprawić linię głowy, rysunek. Zbyt pionowa postawa według sędziego tutaj jest. Tak ocenił te gołębie. Ale wiadomo, że gołębie w klasie sport to bardzo trudno mieć tutaj ideała na 97 punktów. Ale jeżeli gołębie uzyskają 92-93 punkty, to już jest bardzo dobra ocena. Także świetna sprawa. Gratuluję panu Józefowi tutaj tak pięknego tytułu mistrza Polski w klasie sport i tytułu zwycięskiego lotnika dla tego gołębia. Wiem, że pan bardzo dużo lotów organizuje. Panie Józefie, ile pan zorganizował lotów konkursowych w tym roku? Tutaj chyba 6. Ale ile pan w ogóle w tym roku zorganizował? Wliczając południowo-wschodni klub, czy nie? No wliczając w samym Zamojskim ile? Gdzieś 6 i z tym w regionalnym 2. To pan w 4 klubach działa? W 4 klubach. Matko jedyna. Gdzie się dało, to pan Józef się zapisał. Tak, tam. W Zamościu, w regionalnych w Zamościu, w południowo-wschodnim w Sarzynie i tak. Jeszcze we Wrocławiu. Tak. Czyli łącznie było pewnie ponad 20 lotów. 26 tak, lotów. Tak. No to poświęca pan tym gołębiom całe życie. Poświęcam trochę. A żona co na to? Żona lubi. A to dlatego tak dobrze idzie, bo tak, żona pana tak, wspiera. Słyszałem, że pan ma tam takie piękne jakieś pomieszczenie. No, zbudowałam sam. Które tam gromadzi pan dokumentację, puchary. Tak. Wszystko jest zapisywane, każdy trening, każdy gołąb. Tak, każdy gołąb nawet ma do pokolenia trzeciego, czwartego pokolenia, z jakich głębi on wychodzi. Czyli prowadzi pan dokumentację hodowlaną, dokumentację treningów, dokumentację lotów. I ta ciężka praca daje takie efekty, że na końcu dochodzimy do tego momentu, w którym mamy tytuł mistrza Polski w klasie sport. Tylko jeszcze zaznaczę, że już 2 lata stosuję probiotyk z firmy Rochen. I to mnie z jakiej firmy? Z firmy Rochen. Rochen? Rochen Fried, niemiecka firma. Rochen. Tak, tak. A nie Ronfried? A to się czyta jak... Taki ten zielony, tak? Tak, tak, tak. To Ronfried, Avidres z Ronfrida, tak? Tak, tak. Stosuje pan ten stosuję probiotyk. Ten probiotyk nie, to jest zakwaszacz. Zakwaszacz, ale ja tam kilka stosuję ich. Aha, kilka. Czyli pan stosuje produkty z firmy Ronfried. Tak. No. No to i też tutaj pan jest zadowolony ze zdrowia gołębi. Tak, tak, tak. Co tak. Też widać po wynikach tych gołębi. Tak. Także panie Józefie, jeszcze raz gratuluję. I życzę dużo zdrowia, kolejnych sukcesów i tego, żeby te gołębie przynosiły panu uśmiech na twarzy i szczęście i ten błysk w oczach, żeby nigdy nie zgasł. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Pozdrawiam. No, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobrze. Do widzenia. No.